To była smutna historia z przedszkola. I ona wyglądała mniej więcej na takiej zasadzie, że były takie paczki, nie? Takie na święta. I każdy, kto wychodził, brał sobie taką paczkę na święta i ta paczka była wypełniona jakimiś tam rzeczami, jakieś prezenty były, nie? I słuchaj, i okazało się w którymś momencie, że te paczki jest, wiesz, jest tak dużo i tak dużo. I okazało się, że tych paczek było o jedna za mało. O jedna za mało. I słuchaj, sytuacja wygląda w ten sposób, że już, wiesz, zaczęły wychodzić i zostały chyba ze 3 albo 4 osoby, nie? Tak naprawdę bardzo późno, bo wiesz, jak to zimą się robi tam dosyć szybko, robi się szybko ciemno. I wiesz, że tak ciemno się robi, tak wiesz, przychodzi po wszystkich mamy, babcie, jakieś tam ten. Ja mówię, gdzie jest moja babcia, nie? Ja nie zgarnę tego prezenciku. I słuchaj, i dosłownie chyba zostały 3 osoby, ja plus 2 osoby i przyszła babcia i zgarnąłem prezenta i taki yeah! Ale to miała być smutna historia. No, to jest smutna historia, bo ta osoba musiała tam na pewno nie dostać któraś. Dobra. Znasz takiego gościa, co się Parles nazywa? Tak. I kto to jest? Taki koleś. Okay. Znaczy mój stół plus spoko koleś, a co? Widzisz, nie, tak się tylko pytam, bo tutaj nam tankuje. Zobaczymy, jak się sprawdzisz, panie Parles. Jeżeli będziesz ten, no to można coś pomyśleć. A bo on jest z nami! Ej, bo ja nie widziałem. No widzisz, kurde, tak jednak, szanuję subu. Nie jest aż taki spoko. Ale to jednak nie jest taki spoko. Ja właśnie nie wiem, jak tego Justicar Vengeance się używa. A to nie jest tak, że jak jesteś palny, to po prostu musisz naciskać to, co ci świeci? Poniekąd. Trochę tak, trochę nie. Gdzieś klikam i robię 700 koła DPS-u. Więc ciekawie, nie powiem. Nie wiem, jak to wygląda z tą rotacją. Cześć Brunolet, siemano, jojo. A to pewnie tak samo jak na większości, że są priorytety. Co z tym turniejem? No to co mówiliśmy z Adrianem przed chwilą. Z turniejem jest tak, że jeżeli nie zapisze się do jutra więcej drużyn, no to będzie musiał go przełożyć najwyżej. A jeżeli po przełożeniu też nie pojawi się więcej drużyn, no to w projekt trzeba ten, zawiesić i po prostu. No, znaczy nie, no zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeden duży problem, to jest to, że jest taki moment w ekspansji, gdzie większość osób porobiło sobie przerwy, to jest raz. Bo jakbyś to zrobić na rozpoczęciu Legionu, no to wtedy byłyby większe szanse, że większość osób ma abonament i można wtedy coś tam kombinować. No. A druga sprawa, że no mało czasu, no bo po prostu zostało to ogłoszone trzy dni przed, no i to jest tak... no, trochę ciężko cokolwiek ogarnąć. Tak, widziałem Fardigar, widziałem Fardigar stamtąd. Teraz jeszcze dwie osoby muszą tam przyjść. Gdzie wy jesteście, kurde? Halo, dobra, już idą Parles i a ten Demastri, to gdzie on w ogóle jest? A, dobra, już też idzie. Będziemy jakoś sprawiać, czy cała grupa jest z Polski? No pewnie będziemy. A czy... Tak, to wszystko będzie sprawdzone, oczywiście, że tak. Będzie trzeba napisać zdanie podrzędnie złożone. No ale to wiesz, to ktoś ci może napisać, kurde. Nie, to będzie sprawdzane, tak? To będzie sprawdzane. Będziemy robić kartkówkę z ortografii na TS-ie. I będziecie musieli pokazać kamerkę. O Boże. Dobra. A teraz napisz żółw. Let's go. Lecimy w takim razie, teraz napisz żółw. Jezu. 3, 2, 1. Jak się gra paladynem? Jak się gra paladynem? Naciśnij to, co się świeci. Ja mam chyba złe talenty, tak swoją drogą. To ty gadasz. Nie wiem, wydaje mi się, że tego Justicar Vengeance się nie używa. Takie mam wrażenie. Mówisz? No. Nie, zapytaj się jakiegoś kurde prosowego kurde paladyna jakiegoś. No, musiałbym zerknąć, co tam robi źle. What am I doing wrong? Albo niech ci ludzie napiszą. To by było świetne. Ludzie, napiszcie mi, co robię źle. O Jezu, teraz mogę w sumie rzeczywiście użyć tego. Twoja rake. Rake. Nie, rzuciłem buffu przede wszystkim, to też jest w ogóle świetne. No nie, no ej, słuchaj, dobrze. Ale powiem ci, tak się jaram na to, że sobie pogramy tego wayouta, bo to mi się wydaje mi się tak bykowa gra. Nie wiem, czy widziałeś jakieś gameplaye. Nie, gameplay, ja specjalnie omijałem w sumie, wiesz? Mówisz? Nie, tak. To widziałem ten jakiś początkowy trailer, ale wydaje się, kurde, no fajna się wydaje. Co robi źle, paladyn? Wszystko. Wszystko robi źle.
O jest. No przede wszystkim to zbustowałeś, bo tak jest. Wpadek, nałożyłem ripa. Znowu muszę przesunąć te moje te... Boże, kto to jest Decimation, kurde, tak nie przesuwa się. Teraz się okaże, to ja. Nie, to nie mogę być ja. Powiadomiło mnie to. Dobra, uwaga, lewy atak nim. Dobra. Najpierw trzeba zmienić frakcję, a później jest wszystko easy. Co zrobiłem źle? Nie zmieniłeś frakcji. Dobra, moi drodzy, jeżeli ja mam 895, znaczy, no, 895 i robię prawie, że więcej DPS-u od was, to znaczy, że coś robicie źle. Coś robicie źle, moim zdaniem. Boom. Raz. Dwa. Trzy. Boom. Dobra, ten decimation tak trochę odłożyłem krzywo, bo nie miałem tego movementu. W sumie mogą już użyć ten. Boom. Teraz zmieszcie się tym, kurde, tego. Oi. A czy powiem ci, widzę, że to na paladynie to jest zabawa w cooldowny, wiesz? Siedzisz, kurde, i cooldowny sobie naciskasz. Jezusie drogi. Ganie. Yo, paladin! Swoją drogą, jeżeli czegoś nie potrzebujecie, mogłem wziąć samych melasów, którzy już nic nie potrzebują. Także mi wszyscy oddawali wszystko. Byłby idealny. Decimation widzę. Yep. Oh my god! Yeah. Yeah. Ja tak się. Wybaczcie, że ja trochę skupiam tutaj, żeby. Żeby ogarnąć, że tak to powiem, te tutaj podstawy rotacji nieistniejącej w moim przypadku. Dobra. Ja teraz to. Załatwione. Ja, uciekamy sobie. Nie zdążyłem. Ale przeżyłeś chyba, nie? Nie. Dobra, poszło hero, takie trochę późne, myślałem, że na samym początku będzie. A tu patrzę, takie rzeczy. Nie masz ochoty później pługa pograć? Można, można. Jezu, jak na hero napierdala paladyn, oh my god! O Jezu, jak ja chcę hejsta na tym paladynie. 100% uptime na judgmencie. Nice. Yeah, stary buty! Crit haste! Nice! Warforge! Nice, dostałem jeszcze coś! Jak nie potrzebujecie itemków, to ja przyjmę bardzo chętnie. Dostałem lepszego cloaka. Nice. I butki. Stary, zaraz 900 item level, boys! Głani mi na swoim alcie. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem. Jak ktoś... O, czekaj, zaraz zobaczymy. Prototype personal decimator haste. Your range attacks and spells have chance to launch homing missile. In damage, dobra, to nie jest dla mnie. Chociaż ma haste'a. Oh my god! Dobra, jakoś tam poszło, chyba. Ej, dobrze poszło. Taki normal, kurczę. Nie, ja musiałbym chyba zmienić jeszcze te talenty troszkę. No pewnie tak. Znaczy nie bawiłeś się talentami nic, tylko jak na czuja brałeś? Znaczy wiesz co, tam parę takich rzeczy tam usłyszałem, że tak to powiem. Aha. Nie wiem jak wplątać na przykład takiego Justicar Vengeance, taki Holy Power Spender w tą małą rotację.
I dlatego myślę, że to jest coś, czego nie powinienem mieć. Takie. Wiesz, pewnie też masz jakieś takie legendy, które powodują, że twoja w ogóle rotacja pewnie się tak. No nie, na przykład ja na Paralel też mam takie spodnie, że używam Mame'a w rotacji, gdzie normalnie bym tego nie używał. Wywal, dobra, czyli tego się nie używa nigdy. Okej, okay, wywal. Czyli co, World of Glory mam wziąć, czy Eye for an Eye? Teraz już sam nawet nie wiem. Musimy zerknąć, wiesz co, czekaj, ja wejdę na Icy Veins. Veins. World of Warcraft. No, halo. Okej, okay, classes. Holy Protection, Retribution. Builds and Talents. No, na szczęście nic mnie nie trafia tutaj. Kurde, jakby teraz poleciał ten Agility Trinket, to bym się po prostu załamał normalnie. Czyli co? Eye for an Eye albo World of Glory się niby używa. Divine Intervention, Crusade, Final Verdict. Greater Judgment się używa? A nie Fires of Justice? Dobra. Eye for an Eye, Better Emo. Tylko, że tego Eye for an Eye, bo to co, zmniejsza takie obrażenia, które ja dostaję. Czy to jest bardziej traktowane na zasadzie defensywki, tak? Ja tu chyba mam jakieś książeczki na zmianę talentów, przynajmniej powinienem mieć. Oj. Czy ja mam książkę na zmianę talentów? A jest, dobra, mam. Dobra, czyli co? Niby Greater Judgment. Znaczy to rzeczywiście ta redukcja obrażeń jest spoko, dobra. Jak masz dwusetówkę? No właśnie nie mam dwusetówki, więc ponoć ten mój talent na razie jest dobry. Dobra, zagrajmy to tak. Dobra, spróbujemy w ten sposób pograć. Dobra. Ogarniemy. Rzeczywiście, znaczy ten... Boże, czekaj. Chwila, moment, czekaj. Nic nie mówię. Ale doszedłeś już do jakichś wniosków? To do twojego paladyna? Co tam robisz źle? Tak, stary, wszystko. Czyli pogodziłem się z przeznaczeniem i po tym razie usuwasz postać. Tak chyba, że dostaniesz legendę. A w sumie, jeżeli nie dostaniesz legendę, to pewnie jakoś ci poleci niedługo. No, przynajmniej w teorii powinna, nie? Znaczy na pewno z questa Zargusa dostaniesz jedną, także czemu nie? Ale ja chyba nie mam tego questa Zargusa. Chyba. Nie mam chyba, bo nie robiłem tej kampanii, wiesz, do końca. Soundboard. Play audio, stop audio. Czekajcie, bo ja tu chcę zobaczyć, czy ja mogę na przykład ten... Oj, ktoś mi tutaj... O Boże, ktoś chce mi dać tego? Ale to jest your range attacks, to ja nie mogę tego wziąć. Jakiegoś tanka to pójdę w DPS-a, main DPS. No właśnie, wiesz co, powiem ci, tak średnio mamy tutaj z tymi tankami. System. Hotkey switch. Ja chyba tego hotkey switcha wziął i ustawił to na jakieś ten, na OBS, hotkey switch. Czekajcie, click to assign. Control albo Shift M. Shift M. Na chwilę, moment. Ogarnianie rajdów oraz robienie takich rzeczy to jest po prostu przerobane. Narzędzia, opcje. Odtwarzanie, skróty klawiszowe. O. Okej. Dodaj nazwę profilu. Okej. Dodaj. Podłączę serwera mikrofon, przełączę wyciszenie mikrofonu. Okej, Shift M. Okej, i zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. Prales mówi, żeby znalazł jakiegoś tanka, a on pójdzie DPS. Ale to Bricon, to by musiał Bricon pójść, a to tak trochę średnio. Dobra, mój hotki nie działa, fuck. Dobra. DBM pool 10, go.
Lecimy to. Właśnie nie, dawaj, nie mogę hotkeya zrobić, szczerze mówiąc, na to, ale dobra. A mi w ogóle DBM się popsuł, nie będę wiedział, co się robić. Znaczy to teraz to jeszcze nie jest problem, ale na Imonarze będzie. O kurde. What the fuck? Co, dwa są obok siebie, czy co? Co to ma być? Kto to tankuje? Jak na hero, kurde, paladyn fajnie działa, ja pierdele. A, użyjmy tego, co trzeba. Kurde, stary, zapomniałem kompletnie o Maimie. A w ogóle wiesz, że Maim na PvP zadaje całkowicie zmniejszone obrażenia? W sensie, jak się ma tą legendarkę. Bo ta legendarka sprawia, że Maim zadaje tam kurde 500% więcej obrażeń. A to wszystkie chyba tak mają. No ale kurde, tak legendarki. Się udziwiłem, że mogę zrobić jakieś one shot makro. Znaczy, bo kiedyś podobno to działało, ktoś mi mówił? Tylko ale na World się... PvP czy no, na World PvP to działało. Tak, na World PvP pamiętam, jak przecież ten cloak dla tego działał. A to też zostało znaczone. Dla Rogue'a, przecież jak on mógł wpaść stary pod raid, gdzie sumunowali się ludzie. I Rogue potrafił na dwa tam, wiesz... te kręczki swoje fanowne chce zabić kurde cały raid, nie? Który się symulował. Dzielam. Przerąbany ziomek. Ja muszę, ja w ogóle te buffy muszę rozdystrybuować. Bo tam ponoć się daje, w ogóle ja muszę zrobić jakąś listę, być księgowym, takiego zatrudnić sobie. O kurde, który będzie zapisywał mi grafik, kiedy komu jakiego buffa daje. W tym tygodniu ja dostaję buffa. A poczekaj, bo ty mówisz o Goro, tak? Co? Nie. O buffach na tego, wiesz? Na paladynie rozdajesz buffy, nie? A, dobra. I wiesz, i tam healerzy się zawsze zabijają o tego, bo Blessing of Wisdom. PvE player. Ej, może w końcu komuś mam polecieć? Jeszcze nie widziałem, żeby komuś człowiek poleciał mam. No, ja też jeszcze nie widziałem. Żeby mi w ogóle poleciała, bardzo bym chciał. A ile już masz? Ja już mam ponad 300. Nice, ja mam. Gonię cię, mam całe... 107. Nice. 107, to już jest tak... To już jest tak prawie 300. 100. Nieźle, tam za 50 jest chyba albinos, smok albinos. Coś takiego, już sam nawet nie pamiętam. To było dawno i nieprawda, że tak to powiem. Enflamed on you. O, odsuwać chyba trzeba, nie? Z enflamami. Dobra. Odsunięte, super ładnie. Ale ten kurde na tym Crusade przyspiesza ten paladin, masakra. Zajebiście! Dobra, easy. Tylko, że mój DPS tak trochę posysa. Ale to winę giru, spokojnie. Tyle to ja robiłem na Emerald Nightmare. Spokojnie uczę się, moi kochani. Powinien mieć taką plakietkę jak ci sprzedawcy, kasjerzy. Dopiero się uczę. Albo Elkę na głowie. Learning. Więc na spokojnie. Chociaż jeszcze nie mam w ogóle tego. Nie mam jeszcze aż tak wytrenowanej rotacji ani giru, żeby cokolwiek w ogóle robić, więc... Raczej bym powiedział, że jest ok. Nie jest aż tak tragicznie. Siemanko, cześć, dzień dobry ludzie. A ja muszę sobie togla zrobić na tego. Na... Boże, jak to tam się nazywa? Na TeamSpeaka, żeby móc się wyciszać. Adrianek się wycisza, a ja nie chcę Adriankowi przeszkadzać. Ale właśnie, stary, zrobiłem sobie wczoraj. Ale to mówisz? Jest fajne, no. To jest ja muszę bez tego. Po prostu wiesz, chcesz coś powiedzieć? Cyk, cyk. Cyk, cyk i jest kurde spoko, a potem wracam do ciebie i gadamy sobie. Okej. Okay. Ja tak zaczynam gadać w trakcie twojej wypowiedzi. Kurzające. Nie, spoko, nie. Mam ci ciszy ustawioną. No mam ci ciszy ustawionego. Ja cię w ogóle wyciszyłem. Low priorytet, nice. Nie, ale nie, rób tego, jest okej. Okay. Zaraz robię, bo i tak chciałem mieć tak ogólnie, wiesz? Znaczy, bo to bardziej się, znaczy wiesz, bo jak na przykład z tobą, to ja na przykład równie dobrze mógłbym tego nie robić, ale po prostu się przyzwyczaiłem do tego, że jak czasami gram z innymi ludźmi, z którymi jakby nie czuję aż takiej swobody, to żeby... nie czujesz takiej swobody? Z kim na przykład? Aaaa, znaczy aktualnie...
generalnie nie mam kolegów, z którymi gram, także... No nieźle. Czy ty rób, ale czasami jedynie czwartym? Z HS-em i Matem jeszcze gramy w Fortnite, ale to wtedy ja zazwyczaj nie streamuję, bo to jest w strefie czasowej Azerbejdżanu o jakiejś pierwszej lub drugiej w nocy. Nice. Ej, wpadłbyś kiedyś do nas na Fortnite'a. Mega zajebiste jest. Ja nie, ja podziękuję. Czekaj, zaraz zobaczę. All slots, tylko że ja chcę na... Nie, nie, protection, co ja pieprzę? Retribution. Do retribution. Niby jakieś tutaj rzeczy są, ale ja tego nie chcę. Stary, jakie słabe rzeczy poleciały, masakra. Co ci poleciało? No ja dostałem gods. Nic nie kurde, poleciało. Ile mam lat? Nie mogę. 22. Ja zrobiłem? Robiłem 600k DPS-u. Nice, ale ze mnie. Będziesz miał i ten, kurde. Current fight. Dobra, czekaj. Ja spróbuję zrobić tego. Narzędzia, opcje. Jak zrobię taką? A, cholera. Jak zrobię Ctrl M, to nie, nic nie, dobra, czekaj. Opcje. Dobra. Zobaczymy, czy będzie działać, bo tutaj próbuję to zrobić makro takie. Kurde, mać, dajcie mi sekundkę. Gdzie tu mogę system? Hotkey. O właśnie, to ja bym musiał hotkey, a nie toggle zrobić. Delete. Hotkey. Ctrl M. Dobra, uwaga. I teraz próbujemy, czy działa. Działa, no i kurde, Adrian. Adrian! Co za typi? Co za debil? Tak się wycisza teraz, patrzcie na niego. No ja nawet, ja teraz nie wiem, gdzie mam iść, dobra, chyba tędy. Dobra, ale już wszystko jest. Ale całkowicie od ciebie nie wymagałem, że teraz się czuję dziwnie, bo cię nie słyszę. Czemu? A, bo ja nie kliknąłem po prostu, zapomniałem. Tak, musisz kliknąć dwa razy. Znaczy, zależy co zrobię, bo jest opcja, że możesz sobie nacisnąć na push to talk, co jest trochę słabe, bo jak na przykład czasami grasz i musisz coś zrobić, to jest takie trochę ale jest jeszcze ja ten. Pizgam, co ja stary zrobiłem? Po prostu, że jak naciskasz, to ci tugluje muta. Wysłałem się w ogóle w drugą stronę, nie tam gdzie trzeba na tym rajdzie, pierdziele. To jest esencja legenda? No, chcę zrobić sobie. Także, no za te bossy nie będę dostawał, ale od Kinga Rota będę dostawał. Czekaj, jak tam się do was leciało? Boże, teraz... Leciało? Nie, do nas się nie leci, stary, do nas się po prostu idzie. A, dobra, jest tutaj, dobra, już wiem o co chodzi. Jakie clickbaitowe tytuły, znam jesteś clickbait. Twój ryj jest clickbaitowy. Właśnie, my w ogóle mamy jeszcze w planach zagrać w Sea of Thieves? No, a czemu nie? No i kurde, spoko. Dlatego to weź, wiesz, nie, czasu bo dużo ludzi, znaczy wiesz co, no to prawda, ale dużo ludzi jakby poddało się z Sea of Thieves, bo no, tam nie za bardzo jest co robić. No tak, znaczy ja mówiłem, że głównym problemem tej gry jest to, że kurde łemać, tam nie ma aspiracji, żeby cokolwiek zdobyć, nie? Jakby każdy, nawet jeżeli nie będziesz nic zdobywał w tej grze, to będziesz miał na takim samym poziomie jak każdy, kto gra w tą grę. Nie ma nic, problem, żadnych ulepszeń, żadnych kurde, wiesz. Nawet to nie chodzi o to. Nie ma żadnego mechanizmu, który napędzałby nas po to, żeby mieli tam cokolwiek robić. No tak, dlatego to jest ten problem, nie? A szkoda, bo kurde, gra miała taki potencjał, jak tylko powiedziałem. Jak wyszedł trial, to widziałem, że dużo się tam jarało. Kurde, łemacz, dziękuję bardzo, pan Bankruz. Pan Bankruz teraz będzie bankruzem. Bankrutem. No, znaczy najlepiej byłoby, jakby hełm mi poleciał. Więc witam, kolejnych subskrybentów, bierz moje motki, zabierz na koniec internetu. Życzę miłego pobytu na streamie, dzięki wielkie za wspieranie. Dziękuję, bardzo mi miło. Kiedy kolejny event Alliance vs Horde PvP? Wypadałoby coś takiego zrobić. Ja podgiruję trochę Paladyna i zrobimy taki, wiecie, taki... taki witający Paladyna. I postaram się PvP Paladyna zrobić. Czy jeszcze jakieś czasy, chciałbyś pograć, czy nie? No, na pewno zostałam. Monkiem bym chciał nawet pograć trochę. Feralem? Nie, nie wiem. Tak bardzo broni się przed Feralem. No bo nie lubię druidów, wiadomo. To jest tak, kurde, głupie. Nie lubię tego, że musisz zmieniać formy. Biegniesz, stary łoś, kurde, w tym łosiu 10 speli, później, kurde, jeszcze w jakiejś innej, stary, nie wiem, dla mnie to jest zbyt jakieś takie, nie wiem. Myślę, że to takie głupie jest. Wracasz bidy, idziesz, skaczesz, milion rzeczy.
Bądź co bądź, jeśli mam być szczery, no to to jest chyba jedna z bardziej skomplikowanych postaci. Co sądzisz? Temat. Znaczy, no ja bym powiedział, że nie. Nie, no tak, tak złożoność postaci z ilości rzeczy, którą musisz robić. Znaczy, no, znaczy inaczej, bo znaczy zależy z czym porównujesz, z tym co było. No nie wiem, no, znaczy no jak Feral po tych zmianach, gdzie w mopie miał miliard speli i było naprawdę tak dużo do roboty, no to faktycznie było tego dużo, a teraz no to tak nie za dużo, ale faktycznie, jeżeli ktoś by na przykład zaczynał grać WoWa, no to taki Feral Druid może być dla niego taki trochę dużo do roboty. Trochę jest właśnie. No to zależy też ile grasz w WoWa, tak? No jeżeli grasz w WoWa tam, nie wiem, ileś lat, no to... Feral nie jest dla ciebie jakimś super wyzwaniem. Ale jeżeli zaczynasz grę w WoWa, no to nie polecam Feral na początek. Jak ja mówię, że jakoś tak ten, jakoś tak mnie... Wkurza to, że na przykład jak chcę odpalić defensywkę, to nie odpalam defensywkę, tylko muszę wyjść pierdolnego niedźwiedzia. To jest mój problem, stary. Dobra, wchodzimy szybko na tego. To by nas nie zabiło. Kto wejdzie, kto nie wejdzie. Ciu, odjeżdża. O, bo wodku nie grałem. Czekaj, co Adrian powiedziałeś? No nie grałem w wodku. W czym nie grałeś? Botulku. Powiedz głośno i wyraźnie. No nie grałem w wodku. I powiedz, że nie grałeś w TBC, powiedz to. No nie grałem. I powiedz, że nie grałeś w Vanilli, stary, nagram to. Stary, nie, sorry. Ale to wszyscy wiedzą, what the fuck. Okay. God damn it. Szanowny, już nie gra? Czy, znaczy na razie zmieniam takiego maina, takiego na Legion po prostu, ja to nazywam main na Legion. Dobra, leady heck. Kto idzie pody? Jak się te pody robi, stary, powiedz mi? Ja zrobię. Ja mam pójść. Ale nie, bo ty masz dobry DPS, ja mam gówno DPS. Ja mam co? A, okej. Tylko to powiedz mi, jak się te pody robi. Na pierwszym podzie idziesz i używasz drugiej umiejętności tylko i wyłącznie na adach. Na adach, dobra. Na trzeciej uruchamiam tarczę, tak? Czy nie, jak? Na drugiej. I musisz robić tak, że na początku rzucasz tarczę do nas, a drugą rzucasz na trzeciego poda tutaj, o na przykład, o tutaj, gdzie ja teraz stoję, o tutaj. Dobra. I robisz tak, jedna pod nas, druga tutaj, jedna pod nas, druga tutaj i tutaj mają być trzy. Ale... Okej, dobra, już bo rozumiem, dobra. Będziemy wykorzystywać, a te mają być na potem. Możesz Nexus do każdego, a dobra. Ja robię pody, lecimy. Dobra. No to. DBM pool 10. No to ja będę w końcu ważny w ogóle. Będę robił... I'm Nexus, I'm helping. To od razu się wchodzi do niego? Tak. No w sumie może poczekać. No tak. Pip. Wow, jaka gra strategiczna, jak zajebiście. A jedynka co robi? No i dawaj na ady. Jakie stary Warcraft 3? A w bossa to też działa, czy nie? Nie. Byłoby zbyt pięknie, dziam. Dobra, na ady dawaj teraz. Dałem. Oj, te panie. Co on robi? Jak fajnie, pierwszy raz to robiłem. Tak? A w bossa cały czas jedynkę, dobra. Tak, jedynka w bossa cały czas. Dobra, no to nie wiedziałem, dobra. A dwójka nie działa na bossa, tak? Nie. Teraz dawaj dwójkę na ady, bo musisz to w miarę szybko zrobić, jak one tylko się pojawią, bo tak. Potem, o właśnie, te dwa ady uciekają. Ale to zrobiłem już. I co, i dostali obrażenia? Tak. Nice. No, ale dostały. No i spoko. A bo to takiego X-a robi, dobra, już widzę. Tak. Stary, robię 2 miliony DPS-u, widzisz, stary, jak to się robi? To jest good, man. Dobra, stary, to ja nie wiedziałem, że to jest takie fajne. Tak to ja bym zawsze tutaj wchodził, stary. No, na tym tak, ale na innych już nie będziesz miał aż takiego super cool deeper DPS-u. Boom. Stary, teraz muszę biec do drugiego, tak? Mój błąd. Dobra, czekaj. I co teraz robię? Dobra, jedynkę w bossa, a dwójkę... Dawaj dwójkę do nas, dwójka do nas. Rzuciłem. A kolejna idzie tam obok drugiego poda, co ci pokazywałem. Dobra.
I robisz tak cały czas, jak tylko masz cooldown, to jeden pod nas, drugi dalej. Ale o, nie mamy healera. Prosiłem go. Mam nadzieję, że będzie żył. I'm firing on my mark. Nie wiedziałem, że to takie łatwe jest, gademy. Jest, jest fajne. Gdzie jest tarcza? Niech nie aktywował tarczy. Nie, spoko, tank będzie aktywował. I dajesz tam dalej? Dobra, super. Tak. Ale to jest wszystko, co robisz tutaj. Jezu, jak fajnie! Czuję się jak normalnie resto szaman w wodzku. No i super. Pamiętaj o stakach, żeby wyjść jak będzie 20. Co to znaczy? A, bo staki ci się po prawej stronie ładują, widzisz? Nie. A nie, bo to normal. Jakie staki? To na tym o jakim ty stakach to mi mówisz? Dobra, teraz kolejne tarcze rzucać pod was, czy jak? A są tam Assume command, dobra, nie, dobra, już widzę. A są tam trzy? Tak. Dawaj tam trzecią. No i super. No to wychodź i biegnij do nas. Ej, Peromancera możemy zabić. A co dwójka tutaj robi? Simon Disruptor Beacon, co to jest Disruptor Beacon? Peromancer. Okej, nikt nie zabija Peromancera. Dobra, ja już go zabijam. Powiedz mi, co robi ten... Ja co daje ten beacon, o co chodzi ten? Chciałem zabić Peromancera. Ale pewnie. A interruptuje spellcasty, takie coś. To on tutaj coś kastuje? Na trzecim tym czyścisz minę. Po prostu rzucasz to w minę dwójkę i to się czyści. A! To widzisz, to ja nie wiedziałem takich rzeczy. Raczej do tego drugiego bossa, nie? Tam staram się do tego. No spoko, spoko. A raczej zabijecie. A co, ty Adren zginąłeś? Co za Wakerino Peperino z ciebie? No, zginąłem. Liczyłem na to, że zdążysz zabić szybko Peromancera, jeszcze potem Wild Charge do was. Ale ja zabijałem to stary z tego komenda, więc wiesz, ja tak mówiłem ci, że to ten. No dobra, no w sumie mogłem pójść po prostu. No i super, no to jest gameplay Paladyna. Assume command. Ale dostali. Ale Bladestorm w melasów poszedł. Shit, uwaga. Śmieszne, że to w nas nie trafia. Dobra, stary, ja od dzisiaj staję się podmasterem, słuchajcie. Begin firing on my mark. No i super, stary, no i super, popatrz. No genialnie, popatrz, zrobiłem więcej DPS od ciebie. Naucz się grać, Adrian. Tyle. Są, na Twitchu są prawa autorskie muzyki, można bana dostać? Nie, po prostu ta muzyka później na nagraniach tych jest tego. Jest cenzurowana, znaczy cenzurowana, po prostu jest wyciszana ta muzyka w tych playerach później, nie? Więc możesz sobie puszczać muzykę, ale później jest to po prostu mutowane, tak? Czyli na pas broadcastach, na starszych tych nie widać tej muzyki. Znaczy nie słychać bardziej. Oh my god. No wiecie co? Nie gadajcie, że zginiemy. Nie gadajcie, że to złapimy. No Wiperino Peperino, please! Cer, ktoś? Oh.
zidentyfikować pyroblasta? Koledzy? Serio? Go! Ja pierdzielę, serio? Wipe! Na normalu! Nie, to jest niemożliwe. Nie, 2%, to się musi udać. Chociaż Pyromancer robi już swoje. Nie mamy DPS-a, 1%! 1%! 1 pieprzony procent! Dawaj świetlica! Ja to robię, popatrz! Nie, spokojnie, mamy dwóch tanków Demon Hunterów, oni to przeżyją. Patrz, robię to! Odpaliła mi się bańka w podzie! Nie! O, fuck! Nie, tylko nie to! Jest! Zabity! Oh my freaking god! No i super, no! Release. Fucking hell. Stąd leci coś fajnego dla Paladyna? Dobra, coś tam niby leci. Dostałem oczywiście Depleted Ashara, kurde. Ło, drama kill, no super. No padło nam tutaj pięknie po prostu, powiedziałem. Pięknie. Oh my god. Poggers. Drama kill. Nawet blisko, stary. Easy peasy. Zrobione wszystko. Czy zboostowałem tego Paladyna? Tak, jego boostowałem. A właśnie, czy ja coś z tego potrzebuję? What the fuck? Coś tu się zlagowało. Fuck. Dobra, liczyłem na to, że dostanę setówkę. Ach, cholera. No kurczę panie, ależ tutaj zrobił. Ależ ci tu zrobili. No Poggers, no Poggers, wina lidera. Ja bym powiedział, że to wina wszystkich, tylko nie mnie. Ale zobaczymy, czy tam jakiś przedmiocik na nas czeka. Nie, złapcie mnie, nie, pojechali, nie. Fucking hell. Ale bym zjadł jakąś bułeczkę, normalnie. Zaraz chyba będę musiał pójść po bułeczkę. No, myślałem, że się załapię na windę, a widzę, że... No nie wyszło. No nie wyszło niestety. No ale DPS-a zrobiłem dobrego. 3 miliony DPS-a to jest na Paladyna świetny, świetny wynik. Naprawdę, bardzo fajny. Cieszę się z butków, to są bardzo ładne buty. Jeszcze parę przedmiocików wypadałoby zamienić, ale to już są naprawdę fajne przedmioty, co to tutaj łapie, no, powyżej 900, no, trinkety są też bardzo potrzebne. Jeszcze w ogóle statystyki na tych przedmiotach potrzebuję. Crit Master, haste jest bardzo potrzebny, hejścik jest ten, dzień dobry, a witam, dzień dobry. Ale masz bardzo ładną ranejkę, kurczę, masz bardzo ładną panią, chociaż brzydsza od mojej. Teraz jest ładniejsza, moi drodzy, wydaje mi się, że moja jest ładniejsza. Teraz będzie ten, to inna jest ładniejsza. Co z szamanem? Szaman będzie na Battle for Azeroth. Natomiast teraz po prostu, co by się nie nudzić, stwierdziłem, że weźmiemy sobie tego. No, nie no, Nexus 945 i czwarty w DPS-ie. No kurde, ja mówiłem, to jest profesjonalny. Rwu, jak ktoś czegoś nie chce, platę, stry, to ja wezmę. No uwaga, teraz tu trzeba wykorzystać to, co Paladyn umie najlepiej. Czytaj skakanie, klasa do skakania. Jezu się drogi, winda chciała mnie zabić, jebana mordercza winda. Specjalnie taki ha do góry, żeby mi po prostu przyjebać. Oh my god, szacunek za nick, dziękuję bardzo. Świetlica. Świetny jest. Czy brzmi nawet fajnie, jeżeli by na przykład odłączyć kompletnie znaczenie świetlicy, czy tak jako miejsce dla, nie wiem, dzieciaków do spędzania czy coś, no to to jest samo w sobie brzmi fajnie, tak świetlica. To jest świetlica. No takie. No wali, o Jezu, no wiecie co, żeby takie rzeczy pisać. Panie Parles, no musisz tu jeszcze, kurde, jeszcze się przysłużyć. Musisz jeszcze przysłużyć troszkę. Czemu mówisz, że postacie innych są gorsze niż twoje? Bo moje są najfajniejsze, są najładniejsze, najlepsze. Są świetne. Efekty tego, jak dawno do banku nie zaglądałem. O Boże. No nieźle, ja myślałem, że kurde, pokażesz wyciąg z konta bankowego, a tam po prostu grube miliony, które się grzeją po prostu. Wylegują się tam. A ja chyba The Exhaust powinienem popłynąć przecież. The Exhaust. A dziwi wszyscy jesteście. Halo, dziwi jesteście?
Ej, chłopaki, zgubiłem was chyba. Co wy patałachy robicie? Gdzie wszyscy jesteście? No jak tam, Juny, się czujesz z będąc, kurde, czwartym DPS-ie na bosie z 895 tam lepiej. No widzisz, kurde. Ej, to gdzie idziemy? Na tego, bo jak on się nazywa? Kingaroth? Czy nie? Nie. Teraz albo Portal Keeperka, albo Eonar. To Portal Keeper. No, Eonar. Nie, Eonar. Sleeper. Dobra, to Eonar, lecimy Eonar. Boże, co ja zrobiłem, bo to zapomniałem kompletnie o tych, że te pokebossy istnieją w ogóle. Kurde, stary. House of Boundless. Dobra, ja w ogóle zapomniałem, że te bossy istnieją, ty wiesz o tym? Shit. Ja pryzlam. Długo nie grał. No nie rajdowałem tam, no. Ale co, w tego PUBG'a też chcemy pograć, nie? Ja będę grał. PUBG'a. Ja będę grał, zobaczymy. No chyba, że pizniemy sobie jakiegoś tego, jakiegoś szybkiego, wiesz... Mythiczka jakiegoś fajnego. Mythic Plus. Wczoraj nawet Vidi pytałem, ale nie odpowiedziałeś i pytam ponownie, czy ten Hunter Survival Battle for Azeroth może ciągle strzelać z tej kuszy? Ciągle nie, masz tylko umiejętności, które z tej kuszy strzelają. Czytaj Serpent Sting, masz jeszcze granaty, tak zwane Wildfire Bomb, które sobie rzucasz. No ale nie ma czegoś takiego, że możesz być survival hunterem strzelającym na odległość. Czy masz umiejętności, które pozwalają ci na odległość używać twoich umiejętności? Czytaj... Jest coś tam Spirit of the Eagle, coś takiego, to taki ten Eagle Spirit. Jakiś tam cooldown, który pozwala ci na parę sekund zadawać obrażenia, znaczy twoimi melee atakami uderzać na odległość. Wtedy właśnie po prostu machasz swoją taką, swoją bronią dwuręczną i twoje ataki po prostu lecą w przeciwnika, tak? Czytaj, możesz się oddalić i przez tam ileś tam sekund, 20 sekund czy ile tam sekund właśnie bić się z tym. Akurat mam tego Ajowarzara, to byście musieli mnie boostnąć na tej Ajowarzarze wtedy. Więc wiecie. Czytaj, co mam czytać? Co ty chcesz do mnie tutaj napisać, mój drogi? Ale co mam czytać? Kiedy ścigamy się w jakiejś grze? W czym? W jakiejś grze. Ale co znaczy ścigamy się w jakiejś grze? Nie, wybierzemy grę single player i się ścigamy. To szybciej ją przejdę. No to dawaj w Gothica, cwaniaki. Stary, odpalę haksy. Ale to bez haksów, co ty stary jesteś, ile ty masz lat? Z przedszkola się urwałeś? Romek, a kto hakował w kafejce internetowej kolegów? Nie hakowałem w kafejce internetowej, tylko w domu, nie byłem takim debilem. O, proszę bardzo, to we własnym domu takie rzeczy. Ale to przez bardzo krótki czas. I to jeszcze w grach MMO. No nieładnie. Shit. Dobra, teraz będzie AFK walka. Fajnie jakby jakaś sytuacja poleciała. Super by było. Gothica 2 da się przejść w 15 minut. Ale to na glitchach, kurczę, to taki oficjalny, taki normal gameplay, to byśmy musieli grać. Wiecie, dawajcie herowski trójki, kurde. Czytaj, tak mówiła moja nauczycielka z polskiego, z techniku. Czytaj. O shit, taki rozkaz to aż brzmi tak groźnie. Dobra. Portary, keepery. A zobaczymy, czy wszyscy są. Ready check. Ready check i go, boys. Tam chyba trzeba z nią porozmawiać, no nie? Czy coś takiego. Ale w sumie możemy od razu zaczynać i z nią gadać, stary. No to tam, to dobra, to już idę. Lecę! Czy to ptak? O nie! Go! Kurde. Zrobi to wcześniej ode mnie. Czekaj, lecę tam do was. Boom! Ale bym zjadł bułeczkę, wiesz? O ja cię, ale bym bułkę zjadł. I chyba tak zrobię, wiesz? To jest chyba najłatwiejsza walka, jaka kiedykolwiek powstała w World of Warcraft. Może, być może. Łatwiejszy chyba nie było. Znaczy nie wiem, jak na Mythicu. To już patchwork był trochę... trudniejszy. Dobra. Czekajcie chwileczkę, za Be gone, intruders.
back to your master. Feel the potency of life. Fear its power. Ja już jestem, dzień dobry. Okej, co się dzieje? Resident Sleeper Fight się okazuje, że tu kurde nam chyba przechodzą te moby. Dobra, nie żyję. Ja tu mam bułeczki, muszę je zjeść, tak swoją drogą. Zbawiciel go uleczył. Go boys. Ktoś nie interaptował tego artillery strike. Tego co widzę, hundzwoty jedne. O Jezu. Jeszcze lecą tutaj te skurczybąki. Boom. Boże, jak ten paladyn sobie poradzi bez tego artefaktu, powiem szczerze. Jak ja widzę tutaj, ile fajnych umiejętności jest przy paladynie. Głodny jestem. To idź coś zjedz! No Jezu, co to było? Jeszcze tego. Co mnie interaktuje, czy tego artillery strike'a? Chcecie, żeby nam zginęła? O Jezu! Patrzcie na to, BOOM! BOOM! No kurde, what the fuck? Czemu nie mogę uderzyć go? Jakiś zbugowany. No what the fucking hell. O Jezu. Ale udało się. Pierdziele. Tamten artillery bot zaczął napierdzielać. Pewnego pięknego dnia wejdę na stream i zesam się ze szczęścia na widok Nexus Burka.
Kiedyś pewnego dnia. Jak on ci poleciał? Yeah, sorry. Naprawdę? Ale mi poleciało nic. O oh, wow, zajebiście. Czy mam Iron Relic? Aj, kurde, artefakt power, jak zajebiście. A w ogóle nie wiem, po co roluję. Muszę go zostawić na jakiś wyższy rajd. O no, Boże. No co chciałem powiedzieć za to, że tego. A co, nie masz 4 seta? Nie. Ojej. Biedakiem. Ale 4 set, powiem ci, powoduje, że mam jakieś tam 4% szansy na to, że jak Rip zadaje obrażenia, to że w ogóle będę miał następny pierwszy zbajt za kompletnie darmo. Ale dwusetówka robi to, że jest 10% szans na to, że Rip zada podobnie obrażenia. Też nie jest źle. Mhm. To jest fajne. Co jesz? Bułeczka. Czy Paladin ma jakiś Iron Relic? Mówisz? Zastanawiam się, czy któryś Paladin ma Iron Relica. A oni coś kurde rolują, stary, też ty kurde zobacz sobie. Finger, zobacz, Finger. No ja rolowałem Fingera, kurde nie dostałem go. No stary, jak się bijesz. Mógł nie mówić. Mógł nie mówić, stary. A mam 880 i 885, więc mam takie. Dobra. Teraz portal Kipel, trzeba podzielić też na ludzi, którzy będą zostawali, będą szli na górę. Polecam ci zostawić mnie i Monka na dole. A co? A, Monka na dole, dobra, dobra, zrobimy tak. A właśnie, bo portal Kiperka, no tak. Let's go. Stary, ale zaraz będę po prostu, będę mógł wejść na każdy rajd. Powiesz? No, będę miał już, wiesz, tego. Chociaż nie może. Dobra, jak to by był heroik, to bym, wiesz, z 800, z 900 item level wchodził na kurę, ten, na head of the curve. A, bo to masz, nice. Drugi w holi i jeden w tym, dobra. Dobra, to ja wezmę tego Iron Relica w takim razie. A to jednak go dostajesz? No, znaczy nie, bo to tam nice. To był ring. A jaki masz już item level? 899. Kurde, na granicy życia i śmierci zawsze. No, dosłownie. Tak, czy co? Monk i Sly na dole. Reszta w porta. O nie, no jak tak? Reszta na górę? Nie. No gdzie? A co ty chciałeś napisać? No nie, no czekaj, no a co ty chcesz, powiedz mi? Znaczy nie. Musisz zrobić jedną grupę z tankiem i healerem i... Moment, czekaj, i z... No trzema DPS-ami, która będą szła na górę. Z trzema DPS-ami? No myślę, że... No właśnie myślę, czy z trzema, czy z dwoma. Ale nie mam żadnego pojęcia, nie znam taktyk. Ale to nie tak, że wysyłasz wszystkich na górę. Mi to było tak, że... Nie no. Znaczy powiedziałem tylko, że ja i Monk zostaniemy na dole na pewno, że nas nawet nie bierz pod uwagę, żeby wysłać nas na górę, bo mamy jakieś tam AOE, więc to się na pewno przyda. Mhm. No dobra. Bo te impy potem się pojawiają i chcemy zabić impy szybko. Tak powiem, wiedzą kiedy iść. Oprócz Monków? No, zobacz znaczy... co parę spiszę. No jeden tak, heal i reszta jeżeli... DPS-ów na górę, oprócz Monka no tak, i Ferla. Ale to wtedy zostaje... Czekaj. No tak, no. Wtedy zostaje... No tak, wy się zajmujecie tylko tymi adami, my zabijamy wszystko szybko u góry i lecimy na dół od razu. Lepiej jak szybciej portal zneutralizujemy niż jak tamten. No moim zdaniem też za mało. Znaczy jeśli zburstujecie moby to tak, no... No nie wiem. Naprawdę. No, tak sprawdzić. O, możemy spróbować. Ja zostawię wszystko, co mam na AD. Te bułeczki są z czekoladą, moi drodzy. Mm-hmm.
Tak, Biedronka Incorporation. Adoracja, kurwa, Adriana. O Jezu. To już Adrianowi dopisać nie minie. Jak na ciebie patrzę, brzuch z głodu boli. Dobra. I co? Okej, ogarnięte. Wiemy już kto co robi? Mhm. Czy jesteśmy jeszcze w fazie tego, że chociaż. Nikt nie wie? Dobra, dam radę. Może. Przestań wpierniczać, w ogóle, czekaj, co ty jesz? Bułeczki, to jest takie z Biedronki, takie z czekoladą. Masz mikrofon włączony, ty chuju. Takie bułeczki z Biedronki. A, dobra, to jesz. Coś chciał mi chyba dać. Wszyscy gotowi? Pa, pa. Ja tak. Halo, ziemia? Czy ziemia do ziemi? A co ja? Nie, do tego. A. Szamana. Nie, ja jestem okej. Okay. Jestem gotowy. Ten tu szaman coś kurde posysa. Ale ma kurde rękawiczkę. Jedną legendarkę. No nieźle. Które koleś? Żaman na awku. Paman. Ale ma rękawiczkę, no. Aj, to ma bisowe, nie? Ring i rękawiczkę. Mhm. Nice. Assist i... Dobra, o. Powiedz mi jak będzie się odliczać, bo nie mam DBM-a. Znaczy, o. Nie mam zaktualizowanego. Czekaj, bo ten szaman coś tu awkuje sobie. Halo, panie szamanie, co ty awkujesz tutaj, ziomek? Pierdziele! A, to jest ziemianin! No. Erfian! Erfian, ziomek, dobra. Dobra. Pół 10 i lecimy, panie. Złoty. Powiedz mi jak będzie 5. 3, 2, 1. O Jezu. Ach, aż mi z nosa zaczęło lecieć. Ale już się popłakałem. Kokaina zaczęła się wysypiwać. No stary, tak. Fuck. Cocaine, I fucking love cocaine. Chociaż teraz chyba już nie można o takich rzeczach mówić. Żeby nie było. A! No Adrian, nieźle. Czekaj, to już się idzie do portalu, portal. Portal. No to dobre kurde portalowicze powiem wam. Jesteście wyśmienici powiem. Mówiłem ci, że zabijcie bez problemu, no. Wy coś świrujecie, a widzisz, a tutaj by nam się przydał DPS u góry. Ja robię prawie mniej od tanka. A, zapomniałem, że ty tam jesteś. No mówię, stary. Niestety... Wybacz, jeszcze nie mam takiego dobrego item lewca. Gieber, oni robią ujemny DPS. No. Ale ubolewam paladynem stary nad tym, że nie mam mobilności. Jezu, to będzie wkurzające chyba najbardziej. No ale masz tego konia, na którym możesz się stary, przejechać. Ale to jest raz na kurde 30 sekund, czy ile tam. To mniej dips niż tank. Coś ewidentnie robi źle. No jest... Portal. Zaraz będzie.
Kiedy on te portale otwiera? What the fuck? Kiedy je otwiera? Już teraz, już teraz. Dobra, poszło. Problem z mobilnością, witajmy w świecie Warriora. No, w sumie. Kurde, biedny Warrior. Biedny Warrior. Shit. Aż mi się smutno zrobiło, wiesz? Tak, tak. Jak sobie pomyślałem o Warriorze. A, przypomniałem mi się te wszystkie momenty, kiedy kurde zostawiam go za ścianą z blidami i on tak płacze. Ile dałbym, by zapomnieć te wszystkie blidy, te, które są od Ferala. No i co, John? Chyba legenda nam leci. No fajnie by było w końcu, jakby coś mi poleciało. Nienawidzę chodzić na rajdzie. Znaczy wiesz co, nawet na pewno zaraz poleci, no bo to jest nowa postać, a jej tam w sumie tam w postaciach w miarę szybko to leci. Powinno. No, w teorii. W teorii. Yeah. Ale te wingsy fajnie działają, pod sam koniec już po prostu napieprzysz jakieś powalenie. Nie wiedziałem, że Divine Storm leczy, stary, dookoła. What the fuck? problem z mobilnością, witam w świecie DK'ów. No te DK'e to też takie chodzące czołgi, stary. A się dziwię, że nie mają lufy żadnej. Stary, jak ci przyciągnie i pierdzielnie, to kurde, 3 dni bez muzyki znajdziesz. Stary, dosłownie. To jest aż smutne. Collapsing World. Storm Barrage. Ale nie jest taki trudny ten rajdzik, nie wiem, szczerze. Teraz. To normalnie. Teraz. To jest kwestia tego, żeby każdy wiedział, co ma robić. Teraz chyba najgorszy boss. Znaczy na Kingarocie też możemy. No i Kowenki. No, Kowenki by to było lepiej powiedzieć. Zero mana, Kowenek. Czy ja mogę sobie klen zarzucić? A nie, to Poisony i Diseasy tylko ściągnę. Ale chyba wszystkie, tak mi się wydaje. O, nice. Jakbyśmy tanga potrzebowali, to się piszesz. No i super, kurde. Jak ja takie rzeczy widzę na czacie, to aż mnie serce się raduje. Piękna sprawa. Ja nie widzę, gdzie ja mam iść w ogóle. What the fuck. Ja tu jestem. Spuszczam na niego, kurde. Atak z jasnego nieba. No, znowu, cały czas nie używam tego Judgmenta w porę, kiedy powinienem używać. Powiem szczerze. A, kurde, znowu te impy. No, ja tutaj leczę, kurde, a jestem healerem zawodowym. Wiesz. No. Strasznie sporo się tego. Dodaję obrażeń z Divine Storm'a i to jeszcze leczy. Ona leczy. Co ta świetlica? Teraz zginął na jeden healer. Ja mam to po healu moim szamanem. Nie, no już sobie jesteśmy pod sam koniec rzeczy. Ty wiesz, bo to nie jest problem. Nie, stary. Nie ma co. Nie ma zagrożenia wipe'a, nie ma co tam wiesz. Kombinować, stary, niepotrzebnie. Dobra. Man! Dzień! Całkowicie nic! Leather. Feels good, man. 930! Jeszcze z tym! Dostał kurde 630 milionów. Uwaga! Przebiliśmy właśnie 900! Item level, boys! Nice! 903. A to dostałeś coś? Ale tak, statystyki, tak. Stary, crit versa, mogę się powiesić na tym versatility. A czego potrzebujesz? Haste. Haste, crit i mastery. Poggers, boys, poggers. O, czekaj, stary, dostałem rymowankę o sobie. Type of Slyprox, Bowa, dziecię, prawdę o nim się dowiecie, on feralem świat przemierza.
rejkiem dzielnie świat przemierza? Gryzie, drapie po plecach, kroi, nikt na nogach nie ustoi. Kurwa, stary, dwa razy przemierza dałeś. Oh my god. O ja sobie to kurde w ramkę oprawię i pokażę babci. Babci, zobacz. Babka, zobacz. Holy shit, nie, nieźle. Angel Trump, tak jest, kurczę. Oh, jak patrzę na tego paladena, to widzę, że można grać nim czterema palcami. Trochę tak. A jakiś koleś zrobił wszystkie achievementy w Legionie. No, widziałem typa. Przerobany, ja ostatni raz widziałem, jak ktoś zrobił wszystkie achievementy na Wrath of the Lich King. To masakra. Jakie to jest uczucie? Grad Kiringa, tego, coś szybko szaman poszedł na odstawkę można i ci... Można powiedzieć, że skończył grę? Haste Creed Versa na początek, potem jak będziemy 4 set, to Haste Master. Mówił, kto ma tego Sleeping Canistera na Imonarze, bo nie mam DBM.